Dzień dobry Państwu, zapraszam na drugi tegoroczny odcinek Loży Parkietu. Ja nazywam się Piotr Zając, a dziś ze mną w studiu profesor Krzysztof Borowski, SGH. Dzień dobry. Sobiesław Kozłowski, Noble Securities. Dzień dobry. I Wojciech Białek, autor bloga No Future. Panie się. Panowie, tradycyjnie chciałbym zacząć od zaskoczeń, o ile takowe posiadacie i nie dotyczą one koronawirusa. Czy było coś w lutym, oprócz koronawirusa, co Was zaskoczyło pozytywnie, negatywnie? Panie profesorze. To znaczy, ja może powiem tak, co mnie zaskoczyło, jak sobie zrobiłem tak, taki rachunek w sumie nie od 2008 roku i tam zakładając, że zainwestowaliśmy 100 złotych właśnie na koniec 2008 roku, na koniec lutego mogliśmy zarobić, z tych 100 złotych zrobić 1307 na Palladzie, więc cały czas. Jestem twanem palladu, chociaż teraz, jeśli wracając tak na chwilę do koronawirusa, gdyby się okazało, że produkcja samochodów jednak spada, no to ten pallad będzie oczywiście mniej potrzebny, czyli cena powinna zniżkować. Natomiast czy możemy tego koronawirusa odkazić? Możemy odkazić alkoholem, szczególnie whisky. I popatrzyłem sobie na indeksy rynku whisky inwestycyjnej. I tutaj na przykład taki indeks, który obejmuje 50 najważniejszych, to jest vintage 50. Na nim ze 100 zł można było zrobić 894. Na ikonie 100, to jest drugi indeks właśnie rynku whisky. 583 zł. Whisky japońska, to jest to najważniejszych to jest Japanese Icon 100, 383. I dopiero zaczynają się akcje. SP 500, 327, Futsi 303. Nie będę czytał wszystkiego. Na złocie 177 z tych 100 zł można było zrobić. Na Wigu 180. Na ropie ze 100 zł robiliśmy 108. A na platynie ze 100 robiliśmy 91. To sugeruje pan, że inwestorzy wtedy już przewidzieli, że to się będzie działo i kupowali alkohol mocny? Nie, to znaczy ja chciałem powiedzieć, że właśnie teraz mówiąc o inwestycjach alternatywnych, widać właśnie zainteresowanie tym sektorem, ale to jest oczywiście taki dłuższy horyzont inwestycyjny, natomiast też patrzyłem na takie dane dotyczące zmian portfeli, składu portfeli, jeśli chodzi o globalnie asset management i na przykład w 98 roku inwestycje alternatywne stanowiły 7%, w 2003 12%, w 2008 19%, a potem już w 2013 i 2018 26-27% i ten wzrost odbywa się głównie kosztem akcji i obligacji. Ich, akcje, ich udział spadał z 60 do tutaj 40% w portfelach, obligacji z 30%, właściwie do 31% się tam wzrósł, teraz na koniec potem spadał, czyli troszeczkę się zwiększył 1 punkt procentowy, ale też wzrosła ilość gotówki, bo z 1% do 3%. Także jak czasami mówimy o tych inwestycjach alternatywnych, to każdy ma na myśli trochę coś innego. Tak? Natomiast właśnie są też te alkohole inwestycyjne czy sztuka, bo dzisiaj też, jak weźmiemy, to zauważymy, że polski rynek. Sztuki też bardzo mocno teraz odbił i jest bardzo duże zainteresowanie tym rynkiem. Jest to tak to, co mnie zaskoczyło, niekoniecznie koronawirus. To właśnie ta ucieczka, no może nie ucieczka kapitału, ale też poszukiwanie innych innych fragmentów, tak, rynku do inwestowania. Ostatnio wylicytowano dwuzłotówkę dwuzłotówkę z defektem wartą 2 zł za 2000 czy 2,5 tysiąca złotych. Destrakty są bardzo bardzo poszukiwane. Jeszcze powiedzmy, w polskiej menicy zdarza się to częściej niż w amerykańskiej. Tam ten tak zwany destruk jest bardzo trudno poszukiwany, osiągają gigantyczne kwoty. Ten destruk był wyjątkowo brzydki, bo ktoś wprasował podkładkę metalową w 2 złotówkach. Tak, no, ale tak. okej. Okay. Sobie co ciebie pozytywnie, negatywnie zaskoczyło oprócz widzę 19. No zaskoczenie negatywne niestety to słabość WIG-u 20 i słabość Złotówki. No pytanie czy to jest załóżmy że Wig 20 powiązane, ale słabość Złotówki to jednak wydawało się, że to co no Złotówka ma dużo negatywnego za sobą, także tak to mnie zaskoczyło in minus a in plus no to siła czy bardzo duża siła obligacji w tym sensie amerykańskie obligacje Spadek rentowności do, do blisko procenta, spadek rentowności niemieckich obligacji do ujemnych poziomów minus 0,60%, no to, to, to to, ale też siła złota. To złoto, tak powtarzane od pewnego czasu, jako taką alternatywę dla inflacji czy dla, dla alternatywa dla, czy taka bezpieczna przystań, No to znowu zyskuje czy ponownie zyskuje albo po raz kolejny zyskuje na znaczeniu. Także tak ten luty był takim mocno zaskakującym miesiącem i te aktywa takie postrzegane jako bezpieczne wyraźnie zyskiwały, a te takie postrzegane jako ryzykowne co do zasady zachowywały się słabo. Wojciech no jedno podstawowe zaskoczenie czyli przełamanie przez WIG, WIG 20 w poziomu wsparć które były uklepywane przez półtora roku. I w moim scenariuszu to była długotrwała akumulacja którą rynek miał podążając za resztą świata opuścić górą. A tu przeleciał czarny czarny łabędź zamachał skrzydłami i to jest jeszcze lata. I, I tak, jeszcze nie wiadomo, jaki jak, jak jest duży. Tak. A jakieś pozytywne zaskoczenia? Czy, czy, czy no, tak? Na pewno zaskoczeniem była obniżka, pierwsza od 2008 roku obniżka o pół punktu procentowego stóp FED, i pierwsza od 2008 roku obniżka między posiedzeniami. No, to ponad 11 lat temu ostatni raz z czymś takim mieliśmy do czynienia. Niewątpliwie było to zaskakujące. Ja chciałbym do tego nawiązać, bo to się stało we wtorek, Fed niespodziewanie obniża te stopy, nie czeka nawet do posiedzenia, które było zaplanowane na 17 marca. Jak panowie to interpretują? Czy to nie jest trochę tak, że jednak władze monetarne e, interweniując tak szybko, no, no jednak y, zdają sobie sprawę, że powaga sytuacji jest y, jest ogromna, wręcz i to jeszcze nie tam o 25, tylko o 50 punktów bazowych. Znaczy ja to dokładnie tak odebrałem, w sensie takim, że jest gorzej niż się wszystkim wydaje. W sensie, że gdybyśmy tak to interpretowali, bo gdyby było dobrze, to obniżyliby dwa razy po 25. Punktów, prawda? Natomiast to było jak gdyby jednym strzałem od razu 50 i mi się wydaje, że być może są już pewne prognozy, które bank centralny posiada Stanów Zjednoczonych, które pokazują, że to spowolnienie będzie większe. Oni ostatnio nie za dużo mówili o spowolnieniu na terytorium Stanów Zjednoczonych, natomiast w tej chwili zaczęli pokazywać również w swoich programach, że ta recesja, czy też jak gdyby spowolnienie do nich wchodzi. Natomiast problem się też pojawia taki, że skoro w Chinach będziemy widzieli to spowolnienie, no to pytanie, kto będzie kopował tam. Amerykańskie obligacje, tak? Skoro Chiny będą miały mniejszą nadwyżkę handlową ze Stanami Zjednoczonymi. Więc pojawia się takich kilka dodatkowych elementów. Ale jeśli chodzi o tą obniżkę, no to ja też. Znaczy tutaj jeszcze nawet dzisiaj, Państwo chyba mają w parkiecie u siebie taki artykuł, że to był taki ruch, gdzie banki centralne na wszystko mają jedno remedium, czyli po prostu natychmiastowa czy szybko obniżka stóp procentowych. Tylko pytanie, czy to akurat jest ta właściwa broń. Tak? Ja nie chcę kwestionować tej decyzji, bo ona już zapadła. No ale czasami, jak ja patrzę na bruchy Fedu w ciągu ostatnich pięć 6 latem są takie trochę nerwowe. Pamiętamy grudzień 2018 roku, rynki w dół, a Fed podnosi, prawda? A potem jak gdyby, jak się już indeks odbił, no to oni jak gdyby poszli w drugą stronę i obniżyli stopę procentową. Ale jest jakaś duża nerwowość w banku centralnym amerykańskim. Ciekawe było to, że po tej nagłej decyzji S&P 500 w ten sam dzień spadł chyba o ponad 2%. wydawało dosyć... wydawałoby się, że będzie... On się tam jeszcze ruszył rano, to znaczy, znaczy jak była ta informacja, to on poszedł trochę w górę, ale potem sesję zamykał chyba na minus półtora, a. chociaż w czasie sesji spadał chyba Jones nawet minus trzy i potem na koniec chyba był podciągnięty. ile o tej sesji mówimy? Być może, że to jest inna, bo już jak codziennie oglądam te sesje, to mogłem mi się pomylić, więc przepraszam bardzo. Panowie, a wasza interpretacja działań Fedu? Mi się wydaje, że ostatnio działa schemat... Trump-Put w tym sensie, że jak indeks czy SP zachowuje się słabo i spada blisko do, do, do od szczytu blisko 20%, no to władze monetarne, dociskane czy zachęcane przez prezydenta Trumpa, dynamicznie zmieniają swoje podejście do Polityki monetarnej, tak jak to miało miejsce na przykład, właśnie w grudniu 2018 roku, wydawało się, że w 2019 będą, będzie, jak dobrze pamiętam, trzy podwyżki, ale nastąpił grudzień, no i ok, tutaj Fed się wycofał z tych, tych podwyżek. To, to tak, teraz w, już no można powiedzieć, że ta, ta hostca trwa od 2009 roku, czyli 11 lat, fakt, że co do skali, ona jest w miarę rozłożona w czasie. Były silniejsze chosy co do skali wzrostu od, od dołka. No i Trump mając na wadę, że no stara się o drugą. E, 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 elekcje, to no, używa wielu narzędzi, żeby e, d, d, dopłynąć do, do tego wyznaczonego celu. No i władze, zachęca władze monetarne, władze monetarne obniżyły, no i e, a żeby był właśnie jakiś argument, czy, żeby była zmiana polityki, no to musi być poważny argument, stąd też... Szantażował e, ich koronawirusem? E, e, te, m, no, to, Nie ten, to was zarazi. Ten argument został ten, czy właśnie słabsze dane z gospodarki zostały użyte i Przekonały na ten moment władze monetarne. No i pytanie, czy to będzie podobnie po tak jak było w grudniu, po grudniu 2018, że ten 2019 był dobry, czy generalnie no, obawy o, o, o to, co było w 2008-2009 roku, jednak przy, wezmą górę? Pan Wojciech Białek, Pana zdaniem? Ja zaproponuję spisku. Spiskowe wyjaśnienie, mianowicie ten spadek nie był poprzedzony żadną dystrybucją. No widać było, że to zwykle tego typu tak silne spadki poprzedza krótsza lub dłuższa faza utraty dynamiki no, czegoś, co można nazwać jakąś dystrybucją, która sugeruje, że no, część graczy no, w domyśle tych, nie wiem, załóżmy większych i. i Zmienia nastawienia. Tak, i no, powiedzmy tym spekulantom drobniejszym, podnieconym wzrostami, którzy kupują te akcje kupione wcześniej e, sprzedaje. Teraz tego nie było, więc moja sugestia jest, że to nie Trump nacisnął na, e, na, na Fed, chociaż tego oczywiście też nie można wykluczyć, ale no, duzi inwestorzy, którzy zostali złapani. Przez tą sytuację no, w, niewygodnych, w niewygodnych pozycjach i no, poprosili grzecznie FED, by ulżył ich cierpień. No, Co się zresztą dzieje, bo po tej sesji, kiedy rynek się przestraszył tej interwencyjnej obniżki, w pierwszej chwili pewnie rozumując, że oni muszą coś wiedzieć, czego my jeszcze nie wiemy, i to coś jest strasznie, straszne. No ale widać, że, że te lęki zostały przełamane i ta no, korekta była wczoraj kontynuowana. Nie mówię, że będzie dalej kontynuowana, bo się zaraz tam pojawia opór na S&P w postaci tych dołków z przełomu grudnia i, i, i stycznia, ale no, taką spiskową teo, teorię za, zaproponuję. A jak to wygląda, że taki lobbyści bankowi dzwonią bezpośrednio do, do Białego Domu? Każdy z kimś studiował. No tak, no. Panowie, ja chciałbym teraz porozmawiać o takich skutkach ekonomicznych tej epidemii. Bo spotkaliśmy się tutaj miesiąc temu, to raczej nastroje były optymistyczne, przynajmniej tak dwa do jednego wtedy optymizm przeważał. Wczoraj sobie sprawdziłem, gdzie są największe ogniska zachorowań. Oprócz Chin, to są Niemcy, USA, Japonia, Korea Południowa, Włochy i Francja. To jest pierwsza dziesiątka największych gospodarek świata pod względem PKB według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czyli Mamy w tych krajach najwięcej zachorowań, które są najbardziej istotne dla globalnego e, układu gospodarczego, to nazwijmy. Więc chcę powtórzyć to pytanie sprzed miesiąca. Czy to, co się dzieje, jest na tyle silne, że może wywołać globalny kryzys? I chciałbym odpowiedzi. Czy ktoś zaryzykuje? To może ja zacznę, bo poprzednim razem byłem chyba optymistycznie nastawiony i. Mam zanotowane. Nagrane jest to. Zaskoczyła mi reakcja rynku, ale być to chyba tak, jak teraz się zastanawiam, takie silne czarne łabędzie, no to muszą mieć element zaskoczenia i element paniki. I to jest po pierwsze. Po drugie, to co, my, jeżeli to jest koronawirus, wirusy, jak wirus grypy, rozwijają się, powiedzmy, to jest okres styczeń, luty, trochę marca, ale to zależy od temperatury i od wilgotności. I tak jak patrzę na statystykę co do jakby zarażeń czy tym śmiertelności, to ona wydaje się zbliżona do, do innych. Y, 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 wirusów. Y... Przy czym to, 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 na początku ta statystyka jest trochę zafałszowana. Za do, do czego zmierzam? To, to istotna kwestia, czy w przypadku gospodarki światowej, czy tych największych gospodarek, czy dużo będzie obszarów kwarantannych, kwarantan, i no to są wyłączeni pracownicy z, z pracy, i, i, i czy będą zakłócone globalne łańcuchy dostaw. I póki co to ciężko jednoznacznie yy, ocenić. Ale już się pierwsze dane pojawiają. Poza tym a propos kwarantan. Wczoraj Włosi zamknęli podobno uniwersytety i szkoły. Dzisiaj w Rzeczpospolitej Hubert Koził pisze, że sprzedaż samochodów w Chinach w lutym zmniejszyła się o 80%. Mamy już pierwsze takie fundamentalne dane, które pokazują, że te łańcuchy dostaw zostały przerwane i już się to rozlewa na cały świat. To się rozlewa, ale w, dopiero co, na przykład patrząc po spółkach, to będziemy, to mamy, jesteśmy w trakcie publikowania wyników rocznych. Dane za... Z, dane za 2019 rok. Dane za pierwszy kwartał. To pierwsza spółka, jak dobrze pamiętam, 16 albo 17 kwietnia w Polsce i to mała spółka no i później dopiero koniec kwietnia a ewentualnie maj. Także by, by, być może na konferencjach wynikowych y, y, spółki będą przekazywały jak tam idzie powiedzmy po, po lutym czy w marcu, ale to rynek stara się dyskontować z, by, by, by przyszłość, która jest niepewna i wydaje mi się, że y, 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 t, t, trochę przereagował rynek y, na ten moment ale z drugiej strony te, te emocje wysięgnęły wysokiego poziomu. No patrząc po indeksie strachu. To on był na najwyższym poziomie od 2010 roku. Także to no, te, ta niepewność trafiła na podatny grunt. Na ten moment moim zdaniem trudno jest oznacznie ocenić wpływ, ale ponieważ S&P był na wysokim poziomie i te spadki skumowalały się w jednym tygodniu i bardzo mocno WIG20 spadał, no to teraz już inwestorzy podchodzą z dużo większym dystansem do oceny sytuacji rynkowej. To ja jeszcze dorzucę jeden. Trochę oliwy do ognia doleję. Chiński PMI, który wyszedł. Spadek przemysłowego z 46 na 35,7, usługowego z 51,4 na 29,6. To pokazuje, bo to jest indeks nastrojów, że nastroje w Chinach są fatalne. Bo, bo chodzi mi o to, bo giełda. Ileż można siedzieć w zamkniętym w, w kwarantannie? Właśnie. Właśnie. I jakie, jakie to może mieć efekty? Takie, takie? No, nawet jakby się zastanowić. Um, bo im dłużej to będzie trwało, tym moim zdaniem efekty będą coraz gorsze. A już to trwa. Ale plan jest chiński, że w kwietniu produkcja wraca do normy. On jest. To... Taki mają plan, ale to tak, można powiedzieć, że taki plan to mamy zawsze. Tylko czy, czy e... się uda się go zrealizować? Faktem jest, że przy ich dosyć ostrym podejściu, to znaczy, kiedy chodzi jeden pracownik fabryki i okaże się chory, to w to fabrykę znowu zamykamy. No może nie być łatwo, ale jak się, jak się patrzy na liczby z Chin, oczywiście są tacy, którzy powiedzą, że no, te liczby są niewiarygodne, ale jakby na podstaw porównując je z danymi dla innych krajów, no, nie widać w tych liczbach niczego takiego, co wzbudzałoby jakieś wielkie podejrzenia. To tam jest, jakby epidemia została już parę tygodni temu e, opanowana. Więc... E, Zresztą indeksy rosnąc tam do 19 lutego, zachodnie, zagraniczne, de facto chyba opierały się właśnie na scenariuszu, że to było wydarzenie, które zostało za pomocą drakońskich metod zahamowane. Spadek nastąpił dopiero, gdy się okazało, że. No I w Korei Południowej i w Europie we Włoszech no są nowe ogniska, tak? I dopiero to przestraszyło rynek. No i to oczywiście oczywiście no, można kreślić jedynie scenariusze i no skłaniać się ku jednym, bardziej ku jednym albo ku drugim. Ja też jestem zwolennikiem koncepcji, że jak się zrobi ciepło, to wirus to epidemia osłabnie. Co opieram choćby na tym, że jak popatrzymy na mapę globalną, mapę świata zachorowań, zobaczymy, że półkula południowa, gdzie teraz trwa lato, jest bardzo słabo reprezentowana. Są pojedyncze przypadki w większości importowane. No, nie wiem, chyba dwa dni temu był pierwszy przypadek lokalnej transmisji w Australii. Oczywiście to może wynikać z tego, że jednak większość ludzi mieszka na półkuli północnej. tak? No, ale też się pocieszam, że jesteśmy w luty to jest większy, naj, miesiąc największych zachorowań na grypę. No i zakładając pewne. Tu się oczywiście jakby nie zgadzam, bo ten SARS-2, jest no, jednak dane między krajami się różnią. Tak? W niektórych krajach śmiertelność jest mniejsza, w niektórych większa. No ale średnio z, tak z grubsza patrząc, no, to jest to ponad 3. Ponad 3%, no co jest oczywiście to rośnie wraz z wiekiem i jakimiś e, ch chorobami, ale no, w tym sensie zaskoczeniem jest to, że epidemia, która w Chinach została dosyć no, po początkowym błędzie, który jest wybaczalny, no bo jak się pojawia nowe zjawisko, no to no, początkowo go nie widać. No okay. może jest cięższy sezon grypowy, tak? Dopiero po wielu tygodniach lekarze się orientują, że mają do czynienia z czymś nowym. A potem trzeba jeszcze jakieś lokalne władze trzeba przekonać, że trzeba podjąć działania, tak? Więc początek jest trudny, no ale potem, jak się wydaje, te działania odniosły duży sukces. Zakładając, że te dane są wiarygodne. Natomiast w tym sensie te niepokoje... Albo mamy Hongkong, gdzie zupełnie sprawa bez żadnych takich drastycznych działań, za pomocą właściwie yy, spontanicznych działań ludzi, którzy mieli w pamięci epidemię SARS, tej jedynki z, z lat 2002-2003, gdzie no, do tej pory, tam jest nie wiem, 100, przy, 100 przypadków i no, nie ma epidemii. To samo Singapur. Więc y, no, jest dużo przykładów. Przy... Przykładów krajów, które sobie z tym radzą. No wydają radzić, i no jakby nie ma specjalnie powodu, żeby nawet gdy wiosna nie, nie, nie zadziała, to, no to że powtórzenie tych, tych kroków nie da tych samych efektów gdzie indziej. Oczywiście, jak wszystko jest to kwestią decyzji politycznych. Tak? Znaczy politycy teraz próbują wypośrodkować, znaleźć no złoty środek między yy, z, no zdrowiem gospodarki, a zdrowiem ludzi. Tak? Wiadomo, że powtarzając chińskie metody w Europie, można by sprawę prawdopodobnie przeciąć w ciągu kilku tygodni, tak jak się to stało, wydaje w Chinach. No ale wzrost gospodarczy, bo tak? Kiedy wirus się pojawił, byliśmy w, no, w trakcie powoli się rozkręcającego cyklicznego ożywienia, które było właściwie wszędzie, y, wszędzie y, y, widoczne. No i y, y, y pewnie no, dominuje, znaczy politycy nie, nie wiedzą, boją się przereagować, żeby tego rodzącego się ożywienia nie zabić i rzeczywiście nie wyprodukować z powodu własnej paniki globalnej recesji no ale z drugiej strony no nie, chcą, nie chcą zapewne do tego dopuścić do tego, żeby sytuacja wymknęła się spod kontroli. Na razie przeważało na zachodzie chyba tro, troska o wzrost gospodarczy, bo te te reakcje były dosyć dosyć takie no, nie było agresywnych działań na, na, na Zachodzie. Tak? Dopiero teraz się zamyka szkoły we Włoszech i tak dalej. W Stanach też wielu, komenta wielu mam, komentatorów się skarży, że zresztą ciekawe, jak wyglądać będzie w takim no, trochę prywatnym systemie medycznym radzenie sobie z taką epidemią. Tak? Czyli znów wyczuwam optymizm, ale zastanawiam się, czy to, co już się stało i to, co już miało swoje konsekwencje dla chińskiej gospodarki czy dla gospodarki amerykańskiej, bo też przypominam, że naj największy na przykład chińskiego eksportu to właśnie Ameryka, Hongkong, Japonia, Korea Południowa, Wietnam, Niemcy, czyli nasi sąsiedzi, więc ten system naczyń połączonych jest duży. Zastanawiam się, czy to, co już się stało, może mieć, może się jeszcze rozlewać i powodować już wprost jakieś gospodarcze negatywne konsekwencje panie profesorze. To znaczy ja, ja myślę, że je, na początku chciano zwalczyć tego wirusa tak jak gdyby najmniejszym nakładem sił, tak? Potem jak gdyby zauważono, że on jest trosze, trochę groźniejszy i zaczęto teraz wdrażać różnego rodzaju działania mające zahamować rozwój. Natomiast tak wpływ tego wirusa na gospodarkę jest negatywny. To wiemy. Teraz pytanie, czy on się będzie dalej rozwijał, czy uda się go jakoś szybko opanować. Jeśli się go uda szybko opanować, no to będzie stracony pierwszy, powiedzmy, kwartał załóżmy, tak? Natomiast jeśli on, jego konsekwencje będą dłuższe, znaczy w sensie takim, że on będzie jednak dłużej tam trwał, no to jednak ta powinien, nawet izolacja jakaś Włoch w rozumieniu, że nikt tam nie chce latać, prawda, i tak dalej. Przypominam, że Włosi mają duży udział turystyki w PKB, więc w tej chwili nawet tak psychologicznie ludzie są zniechęceni, żeby jechać na wakacje, czy nie wiem, no, narty się może teraz jeszcze sezon kończy powoli. Natomiast żeby w ogóle tam pojechać, no bo. Dopóki to, to nie wiadomo, to po co, tak są inne kraje. Więc tutaj będzie duży, du, duży wpływ. My się o tym będziemy dowiadywać, tak jak tutaj mówili panowie wcześniej, tak dopiero po, jak będą te wyniki po pierwszym kwartale, to zobaczymy, jakie jest to opóźnienie. Natomiast to, co pan zechciał powiedzieć dotyczące Chin, to ja już też właśnie widziałem wcześniej te dane dotyczące właśnie przemysłu samochodowego i tam widać, że to trochę stanęło, tak? Więc są, to, to, to jest zatrzymanie, które jest charakterystyczne. Ale pytanie jest teraz takie, jeśli my go zwalczymy, ten wirus, i czy jeśli on mówił, są teorie, że on będzie w nas. Czyli po prostu tego będzie tak jak jeden z wielu zarazków, które w sobie nosimy, potrafimy z tym żyć. To teraz jest pytanie, co będzie za rok, jak on się uaktywni w tym sezonie wirusowym. Tak? Jeśli on wtedy zaatakuje mocno, to konsekwencje będą dramatyczne. A jeśli uda się nie do tego czasu znaleźć szczepionkę, czy cokolwiek takiego, co zwalcza to, no to nie musimy się kolejnego sezonu grypowego za rok bać. No bo teraz, nawet jeśli ktoś nie ma, powiedzmy, nie ujawniają się mu te objawy chorobowe, ale on przenosi tego wirusa w sobie, no to zaraża innych. Tak, ale ta choroba może się nie uaktywnać, bo jest gorąco, prawda? natomiast się ujawni, jak temperatura spadnie. No, mamy wiele takich różnych zarazków, które w ten sposób działają. I to jest takie, to, to jest takie pytanie na, na za rok. No, czy, czy może opracują szczepionkę, która jak jednak zneutralizuje tego wirusa w nas. Prawda? Więc te, tego nie wiemy dziś, dowiemy się później. Natomiast ja uważam, że jeśli się ociepli i uda się nawet zmniejszyć te skutki przynajmniej no, na, na ten sezon który się, grypowy, który się kończy, to jednak te wyniki pierwszego kwartału będą rozczarowujące. One się właśnie pojawiały z takich różnych gałęzi przemysłu, o których czasami nawet nie wiemy, że stamtąd może przyjść zagrożenie. Tak? Więc ja jestem taki bardzo pesymistyczny, jeśli chodzi o odczyty wielu danych z przełomu drugiego i trzeciego, pierwszego i drugiego kwartału. No a potem zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. I to, co tutaj mówił, mówiono wcześniej, że właśnie jeśli chodzi o tego czarnego łabędzia, to jest taki klasyczny przykład czarnego łabędzia, bo tego nikt w ogóle nie przewidział. Nie, że my tam czasami staramy się w grudniu Pan nas pyta, co będzie czarnym łabędziem, my nie wiemy. I właśnie chodzi o to, że jest to coś, co zaskakuje rynek, jest całkowicie nieprzygotowany. I to, co jeszcze do, dobijało rynek, to to, że jak się pojawił ten wirus, to była taka jedna sesja spadkowa pod koniec stycznia bodajże i wszyscy uważali, że to już jest po. Po czym jak przyszły kolejne informacje, to się okazało, że nie. I wtedy była ta panika, że to jeszcze nie jest w cenach do końca. Tak to było widać w ubiegłym tygodniu. Natomiast, no, w ciekawych czasach, no to właśnie w takich żyjemy. Wczoraj czytałem um, raport z Banku i tam były trzy, trzy scenariusze na najbliższą przyszłość. I ja tylko przytoczę optymistyczny, który mówi, że będzie tam na giełdach odbicie w formie V, czyli dynamiczne. Natomiast, jeśli chodzi o światowe PKB, to czeka nas techniczna recesja, czyli przynajmniej dwa kwartały. Spadku. Czy panowie już dwóch kolejnych, które były gorsze, to, to, to co najmniej takie scenariusze jak po 2008 czy nawet 29, więc nawet nie będę już siał paniki. A w optymistycznej wersji to jest tylko techniczna recesja. Czy panowie się pod tym podpisują, czy niekoniecznie? Ja może odniosę się do, do Polski, w tym sensie, że w Polsce to jest y, mało prawdopodobne, bo patrząc, odnosząc się do wczorajszej konferencji NBP-u, no to z 50% prawdopodobieństwem PKP wzrośnie między, jak dobrze pamiętam, 2,9%, a chyba 3,5%. Y, czyli w Polsce to nie będzie miało y, y, miejsca, w ujęciu globalnym no to jest, jest takie y, 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 ryzyko. Przy czym. Y, to, co akurat mnie zdziwiło i też tak zastanawia, no to sytuacja polskiego rynku kapitałowego. Bo mamy bezce po bezsie i te mnożniki są. PERBESSA. Tak zwana. PERBESSA. Tak Także zostali tylko nieliczni albo dinozaury. Albo no, osoby posiadające te pozycje z, z dużymi minusami, no i czekające aż się poprawi sytuacja. Niestety to trochę. że no. z Daytraderów zmienili się w długoterminowców. Na przykład, no co ciekawe, to na przykład <laughs> chyba po raz pierwszy w historii na piątkowym zamknięciu różnica między rynkiem kasowym a terminowym na wig 20 to był ponad procent, czy blisko procent. To pokazywało duże, dużą, dużą niepewność. WIG20, kontrakt terminowy na WIG20, tam ta specyficzna sytuacja była na ETF-ie, na, na WIG20. No to już są takie skrajne sytuacje, i niestety, to jak po mocnym czy dobrym pierwszym kwartale 2019 roku, w przypadku SWIG80, no to mieliśmy udany styczeń. Czy w niektórych przypadkach fenomenalny, a luty przez do 20, załóżmy, że 19 lutego był, był przyzwoity, czy neutralny, no ale tydzień fatalny, czy tąpnięcie. I to też istotna kwestia, jakie będą stopy zwrotu w kontekście PPK, czy ten w ogóle sentymenty do rynku kapitałowego. I tutaj wydaje mi się, że niestety ale rynek może się spoczywać trochę więcej czasu, czy dużo czasu, żeby wrócić do, do bardziej optymistycznych nastrojów. Czyli nie techniczna recesja, ale za to super besta. Pan Wojtek Białek. No, ważny jest moment, w którym całe wydarzenie nastąpiło. To znaczy, nie wiem, modelując naszą dynamikę PKB na podstawie pięciu ostatnich cykli, no to zawsze wychodził mi dołek spowolnienia takie podwójne dno luty, maj. Innymi słowy, to co się wydarzyło, jakby na, przy czym rynek akcji zwykle dyskontuje z powiedzmy 5 6 wyprzedzeniem dynamikę PKB, w związku z tym. No, widząc dołek w międzylutym, gospodarczy, załóżmy między lutym a majem, no, powinien był już tam od jesieni e, rosnąć, no i nie spadał, a, a małe spółki rosły, czy średnie, e, no i został, że tak powiem, e, tuż przed przywitaniem się z Gąską, tak? Okazało się, że gąska to nie jest, że to łabędź, tak? Podobnie jest na świecie. Chyba w, tym tyg w zeszłym tygodniu pisałem, że nie wiem, dynamika publikowanego przez Conference Board Composite Leading Indicator, no, indeksu wskaźników wyprzedzających koniektury gospodarczej, wreszcie zakręciła do góry. Tak jak w 16, tak jak w 2011 czy 2012, czy tak jak w 2009, czyli no, klasyczny sygnał rozpoczynania się nowego. Nowego y, o, ożywienia. E, no i, no i, i. I taki cios zadany, no, być może w, w najbardziej wrażliwym y, momencie, tak. Czyli w takim no, momencie, kiedy tu samolot, który schodził w, w dół, próbuje się zacząć podnosić i więc. Powiem tak, jak, jeśli wiosna zadziała, no to nie, będzie widać wgniecenie na, na, na wykresach dynamiki PKB, największe w Chinach, gdzie indziej no nie, nie, tak, nie tak silne. No, gdyby, gdyby sprawa wy, wykroczyła poza kwiecień, no to wtedy rzeczywiście się zrobi nerwowo. Co do rynku, ten spadek i późniejsze odbicie Miało wszystkie klasyczne, jakby, cechy zakończonej paniki. Mam na myśli Wixa, który wyskoczył na 40 i, i, i zaraz tam spadł na 30, 30. Parę takich, przez 30 lat takich sygnałów było 5, bodajże. No i zawsze oznaczało, Prawie nigdy nie oznaczały dołka w sensie odbicia w kształcie litery V. No, w jednym przypadku chyba tak było. W większości przypadków po takich nerwowych, silnych odbiciach potem jeszcze było testowanie dołka. Mocniejsze rynki, zwykle amerykańskie już na przykład nie pogłębiały tego dołka, słabsze rynki, jakieś europejskie schodziły. Robiły jeszcze, ale już bez, bez dynamiki. I to samo widać na, na, na WIG-u. Tak? Proste kryterium, czyli najpierw spada w 7 sesji, tam ponad 16%, a potem w dwie sesje do, do rocznego dołka, a potem w dwie sesje odbija o prawie 7%. To znowu były sygnatury, które przez minione 20 kilka lat zawsze się pojawiały. Nigdy nie w samym dołku, ale zawsze. Taka sygnatura oznaczała koniec paniki i przejście do takiego męczącego no, z, z, zbierania akcji na dole przed, przed wzrostem. No, który teraz uderzy się od razu w głowę, gdyby nastąpił w te 2000 z haczkiem, gdzie mieliśmy dołki przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Ale no, no, dla mnie to jest wypadek. Przy pracy, którego odrabianie zajmie wiele miesięcy, no ale powinno to ostatecznie nastąpić. Podtrzymuje pan to zdanie, które w tym roku pana prześladuje, czyli wczesną wiosną wiek na szczycie dolar poniżej 330, a Bitcoin po 10, no Bitcoin się sprawdził. Na szczęście tak, jedno się sprawdziło. Jedna trzecia to całkiem niezła trafność. jak. Się... No, dolar, prawdę mówiąc, słabł. Tak, tak słabnie ostatnio. To dla wielu było zaskoczeniem, bo to, że obligacje. Drożały. No to było oczywiste i tak się, i tak się wyda, wydarzyło, no ale wcześniej wyobrażając sobie taki scenariusz, większość osób powiedziała, że dolar, no, jak trwoga, to, to do, do dolara. Po pierwsze, no mogła zadziałać to oczekiwanie na, na, na obniżkę stóp, ale myślę, że bardziej mm, osłabienie dolara było skutkiem zamykania, no carry trades. Tak? Czyli praktyki pożyczania pieniędzy tam, gdzie stopy są najniższe, czyli w Japonii albo w strefie euro, no i lokowania pożyczonych pieniędzy w kraju, gdzie można zarobić, czyli w Stanach na Nasdaku. Tak? Ale żeby kupić te to, to, co rośnie, czyli Stany, no trzeba kupić dolary. Tak? Kiedy ta panika wymusiła zamykanie tych pozycji, które zaczęły przynosić straty, no to trzeba sprzedać dolary, odkupić euro czy jeny i, 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 i spłacić kredyt. Więc najmocniej się umacniał jen tak do, do dolara euro, co było no, dużym zaskoczeniem. Tak, Tu epidemia we, we Włoszech, w Niemczech już 349 przypadków, także to też są za Włochami raptem parę parę dni. Panowie, Wy też jesteście zdania, że najgorsze już mamy za sobą, jeśli chodzi o rynek akcji już polski, najbardziej dynamiczny za sobą, a jeszcze jakieś męcze męczenie pewnie nastąpi. Kiedy ja rozmawiam z, z, z kolegami, którzy bardziej tak patrzą falowo na rynek, to mówią, że 20 marca może być istotny, bo to wygasanie serii marsowej na kontraktach terminowych i e, także to być może tak określając w czasie może być jeszcze jakiś właśnie o, o, moment słabości. Panie profesorze, to znaczy jest tak, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i te giełdy anglosaskie, to tam jest zaburzone to odbicie tym, co zrobił Fed, tak? bo gdyby nie było ruchu na stopach procentowych, no to mi się wydaje, że tam jeszcze by była próba zejścia niżej. Nie zgodziłbym się, że to już koniec. Tam ewentualnie odbicie, jeszcze jakaś próba testowania dna, nawet, nawet może dynamiczna, natomiast obniżka procentowych zawsze no, działać maleczniczo, jakiś w rodzaju balsamu na, 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 na z, z, haratane serca, prawda, inwestorów, więc jak gdyby to może być troszeczkę inaczej, ale ja jeszcze nie obstawiam, że to już się skończyło, że wraz z pojawieniem się tych negatywnych informacji, czy może negatywnych komunikatów makro, mikroekonomicznych, będą próby reakcji, tylko pytanie, czy one będą już takie wyważone, czy znowu coś w rodzaju paniki zaobserwujemy, bo ja patrzyłem, jak w 29 roku, to tam też był spadek, pionowa ściana, potem było odbicie i potem znowu była kolejna fala zniżki, więc nie chcę powiedzieć, że to się zakończyło, zakończyła się może jakaś pierwsza za ta ściany płaczu, tej najbardziej dynamicznej, ale czy dalej rynek nie będzie próbował testować w dół? Tego nie wiemy. Obserwujemy, patrzymy na komunikaty, bo tutaj teoretycznie każdy komunikat może rozstroić rynek w prawo i w lewo. To też widać często po świecach, które się pojawiają, to są często szpulki, czyli te świece wysokich lotów, zamknięcie blisko otwarcia, natomiast w czasie sesji duża zmienność. To pokazuje, że jest duża nerwowość, tak więc prognozowanie czegokolwiek w takim przypadku jest trudne, ale teraz jeszcze patrzyłem na Warszawę i tutaj powiedzmy my nie mamy tego efektu pomocy ze strony banku centralnego, bo nic ze stopami się nie zdarzyło i tam z kolei jest taka trochę większa słabość, bo mieliśmy to dynamiczne odbicie, jednosesyjne, no ale teraz już jak powiedzmy nawet Stany tam szły w górę po tych swoich obniżkach stóp, to my właściwie troszeczkę w drugą stronę, tak zauważamy, ja przynajmniej nawet wychodząc tutaj już indeks się tam przekręcał, WIG20 na czerwoną stronę, a, a zaczynał się rano od ładnego koloru zielonego, więc na razie ta słabość warszawskiej giełdy trwa z tego co, co widzę, oprócz tam może spółek gaming bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jak nawet pan prosi o wytypowanie spółek, to chyba zauważyłem, że ja jeszcze ktoś inny wytypował inną niż gamingowa, co mnie trochę przeraża w kontekście oczywiście jakiejś internet mani, tak? bo jak już wszyscy, nawet analitycy, zaczynają obstawiać te spółki, to dla mnie to jest oznaka, czy nie jesteśmy gdzieś blisko jakiegoś punktu zwrotnego na tych grach. No bo, no bo jak epidemia przyjdzie, to będziemy siedzieć w domu i będziemy grać. No to już to sobie wyjaśniliśmy, tak. To ja. już... to może jest dobry moment, żeby... bo ja sobie odrabiałem le 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 lekcje. Lekcje sprawdzając zachowanie poszczególnych indeksów sektorowych na spadku i potem na, na odbiciu. Więc rzeczywiście najsilniejsze na świecie, patrzyłem na sektory MSCI World, te gig gigsowskie, czyli te 10 głównych sektorów. Więc na, na spadku najsilniejsze to było consumer staples, czyli no, podstawowe dobra konsumpcyjne. Czy robią zapasy? Papier toaletowy po prostu. Na drugim miejscu utilities. Nawet siedząc w no, okay, utilities obsługują również, znaczy, czyli przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Szeroko rozumianym to nie są tylko elek, elektrownie, tak. W, u śmieci? U śmieci, tak. No, teoretycznie również elektrownie korzystają na załamaniu się cen surowców energetycznych, no bo dla nich to jest koszt, tak? Na trzecim miejscu telecommunication services. Komunikacja. Musimy dzwonić. Musimy dzwonić, nawet jak się nie będzie, szczególnie jak nie będziemy się spotykać. No i potem Helsinger, czwarty najmocniejszy sektor. Musimy się leczyć. Daje się to mieć sens. Na odbiciu, znowu najmocniejszy, znaczy nie znowu, utilities najmocniejsze. No to jest ciekawe, bo jak się popatrzy na nasze utilitiesy, to po prostu yy, no, można się załamać. No tak. no tak, ale to inne czynniki tutaj biorą górę. Tak. No i na odbiciu, znowu Consumer Staples na drugim miejscu. I na trzecim miejscu hełesker, pod względem jakby siły w stosunku do, do benchmarku. Także bo jakby przez ostatnie 10 lat najmocniejsze sektory na świecie to były dwa: IT, czyli również te, te gry, i consumer Discretionary, czyli dobra konsumpcyjne, trwałego użytku, czyli samochody i pralki. Czyli konsumpcja i zabawa generalnie, tak no, w czasach. Zarazy to się zabawa kończy, i następuje powrót do pigułek. No, pigułek? No wo, worka. Figułek też jest zabawa, to jest zabawa podobna. Do tego, co ludzie gromadzą y, jako zapa zapasy. No, tak trochę powrót do do, 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 pod, do pod. Plus te wszystkie środki o, 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 oczyszczające, tak dezynfekujące, no bo to widać, co się dzieje teraz. I to nieprawda są whisky, bo japończycy kupują tak. polski spirytus. Nie, 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 bo to bez, podobno bez. 70% musi być, tak, żeby, żeby nasz jest za mocny, ale bez zawsze można rozcieńczyć. No tak, to jest jakiś, pom ale nie chciałbym taką puentą kończyć programu, nie spirytusową, ale to, bo to są takie sektory defensywne, prawda, bo chodzi mi już na koniec tak też trochę tradycyjnie. Jak inwestować w to Teraz, jak, jak się zabezpieczyć portfel? Czy w ogóle uciekać z gotówką, czy na przykład kupować monety z defektem, ze struktem? Ja już dokończę i się tak? potem nie będę odzywał. tak? To samo ćwiczenie zrobiłem dla polskich indeksów sektorowych. I na, na, spa, na spadku, czyli od 19 do 28, najmocniejsze były dwa sektory: WIG, budownictwo i WIG nieruchomości. Mamy. Mamy. Oczywiście to jest głównie Budimex, w przypadku który wyszedł na nowe szczyty na odbiciu lokalne. A na, odbi a na odbiciu, okej, okay, WIG Games najbardziej się odbiły. Czyli tam jeszcze jest Projekt. ta teoria, że wszyscy będą siedzieć w domach i kupować tak. gry, jakoś na razie się trzyma. Na drugim miejscu WIG Budownictwo. Także no, na, na, na razie, więc na, na to pytanie, ja. Kontynuuje wiarę, że epidemia nie będzie na tyle silna, żeby zachwiać podstawami globalnego rynku nieruchomości. No bo to wtedy, wtedy sytuacja by się zrobiła poważna. No ale zakładam, że tak nie będzie. W związku z tym, ten, te dwa sektory, które były grupą pościgową przez ostatnie kilkanaście miesięcy za tym rozrywkowym, za, za tą. No, czwórką rozrywkową, czyli WIG Games, WIG Info, no, Informatyka, WIG Telekomunikacja i WIG Media. Tak? Czyli, yy, no to wszystko inne było w meście poza grupą pościgową, czyli właśnie budownictwem i, i nieruchomościami. Ja zakładam, że nic się tutaj nie, nie, na razie n, nie zmieniło. To 30% gotówki, wiemy już co lokować. Kolejne 30, Sobiesław. Masz 30% gotówki. Ja bym... Tera, w co inwestujesz? WIG Games, czyli, bo tutaj czynnik ryzyka w postaci, że będzie gorzej w kontekście koronawirusa, no to raczej w krótkim terminie ma powiedzmy no, ograniczone ryzyko, ale widzę, że dużo spółek z, na przykład z MWG 40, czyli płynnych, z, o wydaje się mocnych fundamentach, ale też nie mających tej jakiejś dłuższej globalnej ekspozycji, zostało mocno przecenionych i wydaje mi się, że to Mając na uwadze, że nastąpiła bestsa po bestie, mnożniki są fundamentalne na niskich poziomach, to tutaj bym uzupełniał te spółki w, w portfelu. Wraz z wyjaśnieniem się sytuacji co do koronawirusa, to do, no jest sporo, dość, wydaje się, dość sporo czasu, także tak dalej bym obstawiał spółki z polskiej jełdy, bo Uważam, że historycznie jesteśmy na niskich poziomach, chociaż ten mój scenariusz bazowy, że tu będzie, będzie lepiej, no został mocno w lutym podważony. A bezpieczne przystanie, o których mówiłeś na początku? Nie? Nic? Bezpieczna przystań i równoważyłbym złotem, bo obligacje wydają mi się historycznie drogie, a złoto w, być może w przededniu w, w wzrostu inflacji, na przykład, czy właśnie utrzymywanie się różnych czynników ryzyka, to jednak chyba dalej wydaje się takie atrakcyjna, bezpieczna przystań. Panie profesorze. Ostatnie 30%. Ostatnie 30%. To znaczy, ja powiem tak, że jeśli chodzi o spółki gamingowe, to ja cały czas uważam, że są przewartościowane i wiemy, jak to się skończy, tylko nie wiemy kiedy, więc na razie tam oczywiście możemy w to inwestować. Czekam na debiut gry koronawirus. Nie wiem, mam nadzieję, że to polska spółka pierwsza wyemituje taką grę. Była taka plague Incorporated. Tak. Okej, okay, no to żeby to jeszcze było ktoś inny zaczął na tym zarabiać już pieniądze, prawda, nie tylko tracić. Więc uważam, że tu można cały czas, ale to na zasadzie takiej, że gramy, natomiast nie traktuję tego jako inwestycję taką bardzo fundamentalną. No, trochę się nie zgadzam, jeśli chodzi też, znaczy to jest kilka spółek gamingowych, które po prostu poruszają się w trendach wzrostowych i to można inwestować, natomiast na całej giełdzie mam problem z tym, bo jednak wybicie się wig 20 czy indeksu przez dno, o którym rozmawialiśmy tam na poziomie tam, 2054 punkt, gdy bodajże to na razie jest ewidentny sygnał sprzedaży i dopóki tutaj indeks nie zacznie budować jakiejś bazy do odwrócenia tego trendu, być może, że to jest próba też odbicia v ale ten V ten właśnie yy, na razie on nie wychodzi tak do końca, jak ja myślałem, bo ten wzrost tam czteroprocentowy czy pięcioprocentowy na jednej sesji był w porządku, ale potem powinny być kolejne. Ma ostatnie dwie sesje indeks stanu. Tak, więc jak gdyby może być to tylko baza do wybicia dalej, taka przerwa, ale może też oczywiście okazać się, że to jest już próba jakiegoś powrotu niżej. Więc na razie nie jestem przekonany do, do, do akcji w sensie takim bardzo szerokim, bo dopóki nie poprawi się ta sytuacja, to nie. Natomiast te spółki, które są oczywiście w trendach wzrostowych i one utrzymały ten trend, Jak popatrzymy na, na niektóre firmy, to tak. Uważam, że spółki biochemiczne, przepraszam, te, które się zajmują e, świadczeniem usług medycznych i oczyszczaniem, to jest to, bo wiem, że w tej chwili nawet wejście do apteki i zapytanie o maseczkę budzi uśmiech na twarzy wielu pań, czy o te płyny oczyszczające, prawda i tak dalej. Natomiast to się cały czas sprzedaje, to się produkuje. Niedługo no, znowu one przyjadą pewnie z zagranicy, bo są produkowane za granicą, przyjadą do Polski, będą sprzedawane i te firmy w tej chwili, to wiem, to robią dosyć duże pieniądze. Właśnie na tym. Do zobaczymy dopiero, mam taką cichą nadzieję, w raportach finansowych tam za pierwszy kwartał, no bo to jest ich czas żniw. One podobno teraz zarabiają. To są, oczywiście to, co słyszałem, proszę ich traktować jako wyrocznie, że teraz mają ten, zarabiają tyle, ile wielokrotnie w ciągu kilku lat wcześniej, bo jest po prostu boom. Jest popyt na tego typu rzeczy i to jest to. Jest to. Natomiast oczywiście, na, na wszelkie niepokoje, no to, to złoto, ale w sensie takim raczej długoterminowym, niespekulacyjnym, tylko to się trzymać. powinno w portfelu, tak, trzymać i. Tutaj nawet jeśli rzeczywiście ta inflacja miałaby w przyszłości rosnąć, to to jest ta pozycja na hołd. No to już wiemy, w co inwestować. Nie, nie spokojnie, to zostały, na razie mamy 90%. Tak, jeszcze 10%. 10%, może ja. <grym> Właśnie chciałem to <grym> Ja mam optymistyczny akcent na koniec, bo przeczytałem, że podobno w wyniku kryzysu emisja dwutlenku węgla w Chinach spadła w tych ostatnich Mówię. tygodniach o tyle, ile Chile potrafi wyprodukować w cały rok. To mi się wydaje, to planeta się broni. Były też informacje, że tam się już w tych miastach dużo lepiej oddycha, bo ktoś właśnie robił transmisję niż wcześniej, niż ten przemysł pracował pełną parą, więc nawet niebo jest podobno czystsze. No, jest, jest chociaż jakiś plus. Plus, tak. Czyli nie, nie kupować o kosztów tych CO2, bo emisji CO2, bo będzie tańsza. Będzie tańsza, tak. Panowie, bardzo dziękuję za drugi odcinek Loży. Profesor Krzysztof Borowski, Sławko Kozłowski i Wojciech Białek. A państwa zapraszam na kolejny odcinek Loży Parkietu już za miesiąc. Do zobaczenia.